Okej, okay, nie sądziłem, że do tego dojdzie, ale muszę powiedzieć zdanie: Mam dosyć kina akcji. Nie no dobra, trzeba doprecyzować. Mam dosyć słabego lub przeciętnego kina akcji. Kiedyś tak było, że. Nie wiem, kiedy to było to kiedyś. Pół roku temu, dwa, nie wiem, ale bo tak, że sobie myślałem, że. Ale bym sobie obejrzał jakiś dobry film o akcji, dawno nie było. A teraz? Cztery miesięcznie, jeden dobry, trzy Netflixy i. Eee, sami wiecie. Heart of Stone, czyli Misja Stone. To Netflixowa produkcja w reżyserii Toma Harpera, w której Galga Gadot gra główną tytułową rolę agentki Stone. I fabuła opiera się o koncept super, hiper, mocno przypominający ostatnie Mission Impossible. I w ogóle ten film wygląda jak taki... Jakby ktoś bardzo kochał Mission Impossible, ostatnie, powiedzmy, trzy filmy, łącznie z tym, co jest teraz w kinach. Ja wiem, że one powstawały pewnie równocześnie, znaczy w sensie, że to, wiecie, to nie tak, że miesiąc temu coś było w kinach, więc oni teraz, ktoś się zainspirował, no tak, filmy nie powstają. Ale to się oglądało, jakby te ostatnie trzy filmy ktoś obejrzał i stwierdził, A, uff, zróbmy takie, zróbmy coś takiego, takie polska wersja Mission Impossible. Mimo, że oczywiście to nie jest polska wersja, ale mniej więcej tak to się niestety ogląda tylko z Galgadot w roli głównej, więc jest odwrócenie, powiedzmy, płciowe głównej roli, że tutaj jest, zamiast Itana Hunter jest agentka Stone. Co oczywiście nie zmienia nic, ale mamy dużo momentów, w których można się zastanowić właśnie nad tym, co czyni kino akcji dobrym albo jak poszczególne filmy podeszły do poszczególnych pomysłów takich jak tutaj główną technologią, tym The Hard chyba tak, jest e Urządzenie, tak jak w najnowszym Mission Impossible, czyli taki komputer, który wszystko przewiduje, prawdopodobieństwo, wyznacza ścieżki. Generalnie nasi pohaterowie z tej tajnej, super hyper, Tainos Agentos organizacji ratującej świat, czyli znowu no, Mission Impossible Forces, <grym> po prostu zarządza nimi komputer. I ktoś chce im to wykraść, a w ogóle to nasza galga DOT. Udaje, że jest jakąś zwykłą dziewczyną z IT pracującej w małej drużynie MI6, czyli tych brytyjskich służb. E, infirtując ich, ponieważ przy nich udaje, że ona w ogóle nic nie wie, nic nie umie, ona jest pierdołą, a tak naprawdę jest super Tajnos Agentos. Więc jest tutaj też taki element, który wręcz jest komediowy. Ja nie wiem. I muszę wam powiedzieć, że film mi się podobał bardzo średnio. Uważam, że jest on po prostu. No, kolejny taki, kolejny tego typu, że no, jak go sobie włączycie na Netflixie do, do kotleta. To tak, no, jakaś scena akcji, coś, tu, o, twist, o, ten zdradził. Nic obraźliwego w jakimś tam, wiecie, sensie, że może za to lecieć w tle, co jakiś czas, scena akcji i tak dalej, ale no, wiecie, dla mnie to jest za mało, dla mnie to jest po prostu kolejny szablonowy, kliszowy film, trwający dwie godziny niepotrzebnie, gdzie bardziej mnie fascynowała właśnie jakby ta kwestia podobieństw do Mission Impossible, ponieważ. To, co tam na przykład w Mission Impossible Dead Reckoning teraz w kinach robi Cruz i ekipa dobrze, to jest właśnie to, że ten. To AI, które wszystko przewidzi. Ono ma taki, tam jest cały czas taki ton paranoi, takiego, o kurna, to może wszystko przewidzieć. jest taki, tam czuć takie, uuu, nie? Tutaj znowuż bawią się tym, jakby to była, no, nomen, nomen zabaweczka. To znaczy, od początku tam nasz bohater stoi w tym centrum dowodzenia i jej gada, no teraz masz 90% szansy na to, żeby tam skończyć misję, jak wyjdziesz przez okno. I ona ma też, widzi, wiecie, takie trasy jak w Gran Turismo, notabene, które wczoraj recenzowałem. <laughs> Widzi po prostu ślady, gdzie ma iść, także jest jakiś taki element, jakby to była trochę gra komputerowa, jakby to było trochę takie... Nie czuć takiego wielkiego zagrożenia z tego, wiecie, urządzenia, nie czuć, nie ma takiej mityczności, takiej paranoi, nie ma tego, nie ma tej powagi. Bardziej się to ogląda jakby to był taki gimmick, jakby to była taka zabaweczka i to taki po prostu, wiecie, a w tym filmie mamy zabawkę, która, prawda, jest o, o, taka zabaweczka i on o nią będzie bad guy się bił. I tutaj wchodzę w większy problem, ponieważ ten film jest strasznie nijaki. Dlatego powiedziałem, że tak jakby go Polacy kręcili, bo polskie kinoakcji... Które ostatnio troszeczkę tam coś zaczyna w ogóle odżywać, czy w ogóle istnieć, ono jest bardzo właśnie takie na zasadzie: o, widzieliśmy te amerykańskie filmy, postaramy się zrobić coś takiego, i to wychodzi niejako. To wychodzi takie kopia, kopi, kopi, zrobiona nawet poprawnie, ale wiecie, nie ma. Ten, filmy nie mają moim zdaniem duszy. Nie widziałem jeszcze polskiego filmu akcji w ostatnich latach, żeby tak naprawdę. tak wow, wow, ale to było dobre, ale to było takie oryginalne, ale to było. Takie po prostu ktoś to, to zajebiście dobrze zrobił, raczej za każdym razem myślę sobie, o, oh, to mi przypomina tamto, tylko gorzej zrobione, nie? I tutaj jest dokładnie tak samo. I ten film jest niejaki też w takim sensie, że on nie idzie właśnie w żadną stronę ani jakiejś powagi, paranoi, tu, mimo że science fiction, ani w stronę komedii, gdzie mógłby. Ten film mógłby być komedią akcji, mógłby być dużo bardziej na luzie podejście, prawda, Johnny English style. No bo mamy, wiecie, tajną agentkę, która udaje, że, że ona dosłownie jest na początku, w pierwszej scenie akcji, ta jej ekipa MI6, to ją tam za rączkę prowadzi na w zasadzie, że ona nic nie umie, a ona, ona jest po prostu Tomem kruzem z Mission Impossible, czy Jamesem Bondem, nie? Kobietą, więc I tutaj to no jest to w tym trochę komedii takiego, że ona musi udawać, że ona nie wie, co chodzi, a potem nagle ich ratuje. Jest wielki reveal, wiecie, co chodzi, nie? Więc tu spokojnie film mógł iść w różne strony. Eee, idzie w żadną, jest po prostu nijaki pośrodku, dając nam okej okay, sceny akcji, ale sceny akcji w tym filmie są, moim zdaniem, takie, jakby to powiedzieć, choreografia była niezła. Nawet taka, że nie widziałem za dużo wycie tego Gaja, co czeka na cios, ale znowu, nie jest to Extraction 2 pod kątem jakiegoś zaawansowania i miłości wrzuconej w choreografię. Nie ma tutaj, moim zdaniem, też niestety dobrej reżyserii tych scen. To znaczy, jeśli sama choreografia, jak ona tam wpada na dwóch typów i łapie za rękę i wygina i tu i go strzeli i idzie dalej, to mogło wyglądać nieźle, ale portretowane jest to w taki sposób, bym powiedział, bardzo generyczno nudny. Tak, i, tak jakby pan Tom Harber nie za bardzo tam miał jakiś pomysł na te sceny większy, ponad to, co jest napisane w scenariuszu, Bić, więc ich kręci jak się biją, no nie? Nie ma tutaj żadnego takiego uuu, ale to było ciekawe. Dodatkowo w scenach akcji jest CGI. To jest CGI takie w scenach, które są trochę powiedzmy bondowe, czy właśnie Mission Impossible no i kurczę, CGI w tym filmie to nie wiem, to są jakieś lata 90. no było fatalne po prostu, nawet są takie sceny, że Gal niby jedzie na motocyklu, i ja miałem wrażenie, że po prostu widzę taki chamski green screen, albo nie wiem, może mi się wydawało, bo ten Netflix też tam zbija jakoś czasem, ale nie wiem, no CGI mnie aż wybijało momentami w tym filmie i, i no po prostu było tandetne, po prostu było, po... znowu jakbyśmy oglądali jakąś polską produkcję, gdzie mieli 5 złotych na CGI, a z drugiej strony, jak myślimy o sekwencjach typu, no właśnie, ona jedzie na motocyklu, albo jedzie na nartach, to od razu wchodzi bez Bezpośrednie porównania do tego Toma Cruza, który rzeczywiście zapieprza na tym motocyklu, włosy mu rozwiewa, mamy to w szerokim kadrze. Tymczasem wchodzi Gal, ujęcie na jej twarz, Green skin za nią i tak. Ee. Wiecie, Mission nas do czegoś jednak przyzwyczaiło do pewnego poziomu i tutaj tego nie ma. Dodatkowo sama Galga do w roli, no powiem wam, że trochę się śmiałem, ponieważ ja ogólnie jej obecność w kinie raczej chwalę i usprawiedliwiam. To znaczy ja nawet ostatnio mówiłem w Batman v Superman, że ta rola była jak najbardziej okej, okay, czy, czy, czy... No w ogóle, generalnie moim zdaniem ona się, ona się obroniła jako ta ładna modelka, która została aktorką. Nie, że oczywiście to jest jakaś Meryl Streep, ale że coś tam sobie nieźle radzi. I powiem wam, że jak dla mnie tego filmu nie udźwignęła. To znaczy ja przez cały film nie wierzyłem w nią. Nie, nie Wierzyłem, że Tom Cruise, który ma metr 60, ileś. Ja w niego wierzę, że on leje tych typów, biega, zasuwa, skacze i tak dalej, bo on to robi w zasadzie, ale ja w niego wierzę. On nie musi wyglądać jak Arnold Schwarzenegger, nie? Żeby wiecie, jakby, o, wielki facet, nie? A ona tutaj była taka jakaś dla mnie. Nie wiem, nie, nie czułem tego takiego Ech, Po prostu tego nie czułem Była miałka, bo to było dokładnie jak, jak ten film Bez stylu, bez polotu, a ma mnóstwo Tekstów, które wygłasza, takich one-linersów Trochę, gdzie ja słyszę tą Gal Gadot Z jej akcentem, która mówi ten tekst jakby, Nie wierzę, ja nie wierzę, że ona Wierzy w to, co mówi po prostu, także moim zdaniem Ten performer był naprawdę słaby Wizualnie może okej, okay, radzi się w scenach akcji Nieźle tam, gdzie jest ona, bo nie wiem, gdzie, gdzie jest A gdzie nie, ale wydawało jakby nie, nie miałem momentu, żebym widział, o teraz to nie ona Natomiast wydawała mi się niezła ale w scena, gdy mówi, trochę ten efekt Arnolda Schwarzeneggera, gdzie właśnie mamy chłopa, który gada z mocnym, udaje takiego jakiegoś świecie, że gada po angielsku płynnie i tak dalej, ale z drugiej strony gada z takim akcentem, że słychać, że sam myśli nad tym, jak, jakby jego mózg działa na 100%, żeby usta wypowiadały słowa, czyli zupełnie jak gubię po polsku, ale no gubiło mnie to, gubiło mnie to, bo wiele było takich momentów, gdzie ona coś odpowiada ludziom, i ja tak, Ech. Nie, nie wierzę ci, po prostu ci nie wierzę, nie wierzyłem w to, że to jest najbardziej tajnos agentos w historii tajnos agentos. Czarny charakter dodatkowo, tutaj już nic nie będę zdradzał, bo, bo właśnie, jest kilka zdrad w filmie, tam ktoś się kimś okazuje. Raczej jest to wszystko przewidywalne, a czarny charakter w tym filmie to jest znowu taka rzecz typu, że chciałoby się podejść do scenarzysty i go zapytać, albo powiedzieć, panie zdecyduj się pan, no bo z jednej strony masz ten wątek tego urządzenia i ten czarny charakter mówi rzeczy typu, taka moc nie powinna spoczywać w, wiecie, w rękach tam paru osób, oni źle tego używają, no nie? Czyli takie mamy klasyczne, że ja będę używał lepiej dla dobra świata. Po czym chłop dla dobra świata na lewo i prawo bez żadnego mrugnięcia okiem morduje niewinnych ludzi. Znaczy, że tak, winnych, niewinnych, ale że morduje tak, wiecie, na zasadzie, no nie ma żadnych tam skrupułów, nie? Ja mówię, e, to albo robicie czarny charakter, który, dobra, jest super bad guy, jest, haha, psychopata i tak dalej. I może idziemy filmem w stronę bardziej no wiecie, takiego filmu akcji lat 90. Gdzie tam po prostu jest psychopata i czego go powstrzymać Albo idziemy w stronę, że on ma jakieś Swoje rozumowanie i wiecie Ma jakiś cel, może nawet ma trochę racji Prawda? Możemy sobie tutaj Żeby chociaż tytyczka była takiego jakiegoś Jako wid, dla widza takiego o, Może ma rację? Nie, a gdzie? Tam niech morduje ludzi Brakuje tylko, żeby zrobił <laughs> Nie, no śmieję się, ale Praktycznie każdy bohater W tym filmie jest dla mnie niedopracowa Albo absolutnie pusty, taki, że w ogóle tam Poznajemy tych ludzi, i film się zachowuje tak jak ja miał by mi jakoś ich lubić. Mam 20 minut sceny akcji z nimi, a ja nie wiem w ogóle na kogo patrzę, kim oni są. Po czym albo oni tam po drodze w filmie albo giną, albo coś, albo ci ludzie, których poznajemy, to tak jakoś w ogóle nie są interesujący. Jest też taka tutaj inna dziewczyna z IT, z Indii, której postać się oglądaliście. No nie wiem, no dla mnie to jest ta taka... Taka naiwna postać, znowu to jest taka naiwna, taki Mission Impossible dla ubogich po prostu, bo tam też są tacy bohaterowie, którzy pomagają temu złemu, ale może da się ich przekonwertować. Nie, i to jest tak, bo tak biedne. Ten film pod względem wizualnym, czy jakichś czy Jamesów Bondów, czy, czy Mission Impossible jest absolutnie biedny pod względem budowania bohaterów, absolutnie biedny, pod względem scen jest po biedny. Wszystko w tym filmie jest po prostu biedny, po prostu zróbmy zrzutkę na Heart of Stone. Ale nie jest to najgorsza rzecz jaką widziałem, Dostanie do mnie cztery. No nie wiem, mam wrażenie, że to jest taki film, który większość, większość, sporo osób, i już widzę te komentarze typu Nie, no tak dobry akcyjniak, no, była kelka dotrzty na akcji, nie, tam jakiś zwrot akcji. No, tak eee. <grytanie> Okej, okay, zgadzam się. Ale ostatnio mamy tak dużo tego, tak, gdyby ten film wyszedł w jakiejś próżni, nie wiem, był, była pandemia, minął rok, nie oglądaliśmy żadnego nowego filmu akcji, wychodzi ten, to może może, ale jak teraz mamy dosłownie co miesiąc po pięć, słuchajcie, tak jak z tym kinem superbohaterskim, Fatyga zaraz się e, wkroi, oczywiście się śmieję, a mogę oglądać sceny akcji, czy filmy akcji zawsze, tylko żeby były dobre, a to jest, to jest odtwórcze, po prostu coś, co widziałem właśnie przed chwilą w kinie, w tym, tym, tym i tym filmie lepiej zrobione, chociaż w niektórych też gorzej. Czekam na wasze opinie, jak wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.